sobotę, 11 czerwca, na stadionie LKS Ciężkowianka odbył się turniej piłki nożnej dla drużyn reprezentujących parafie rzymskokatolickie z terenu miasta Jaworzna. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie cztery parafie, gramy w dwóch kategoriach, szkoła podstawowa i szkoła ponadgimnazjalna. Trzy drużyny w kategorii szkoła ponadgimnazjalna, w tym, że dwie parafialne, jedna reprezentująca szkołę podstawową nr 16 w Jaworznie i cztery drużyny. Osiedle stałe, dwie z Ciężkowic i Święty Wojciech. Wśród szkół podstawowych zdecydowanie najlepsza okazała się drużyna parafii Świętego Wojciecha. Najlepszym zawodnikiem wybrano Partyka Janczyk, zaś najlepszym golkiperem Wiktora Biśte oraz Macieja Biały. Z kolei wśród szkół ponadgimnazjalnych niespodziewanym zwycięzcą okazała się druga drużyna z ciężkowickiej parafii. Najlepszym zawodnikiem stał się rezerwowy bramkarz Szczakowianki Krystian Nawrocki, który tym razem występował w polu i dopóki